Cześć, siemanko, guten morgen, Waron Kolarzyna, witam was serdecznie. Oczywiście rowerowo, ale dzisiaj poruszymy temat Jelitkowa, bo na świeżo otworzonym kanale wrzuciłem jak na razie tylko jeden stary filmik z Jelitkowem. A dzisiaj opowiemy sobie o tym, co Waron Kolarzyna na nieszczęsny zespół jelita drażliwego zażywa, czyli dzisiaj o tableteczkach. Zapraszam. Bardzo ważną rzeczą i kwestią będzie to, żeby podkreślić, że nie jestem żadnym lekarzem, ani farmaceutą, ani osobą związaną z medycyną. Jestem posiadaczem zespołu jelita drażliwego, no już z 20-letnim, można powiedzieć, stażem zaawansowania. No akurat w tym przypadku nie ma się czym chwalić. Chciałbym wam po prostu opowiedzieć o tym, jakie leki ja przyjmuję, które przez tyle lat, a różności były testowane, po prostu na mnie działają na tyle, że mogę jakoś funkcjonować w pracy. Po pracy już to jest mniej ważne, ale mogę, jak widzicie, no kolarstwo nieodzowna rzecz w moim przypadku. To co, opowiem wam na początku, jak wygląda u mnie rytuał, żeby można było sobie to mniej więcej później, jak będę wam mówił o tym, co biorę, mniej więcej wyobrazić, jak to wygląda. Wstając, od razu wchodzą dwie tableteczki rano i wtedy na kibelek do pracy. W pracy mniej więcej od wzięcia pierwszej tej tury do kolejnej w pracy jest około godziny przerwy. Biorę następną. Po pracy jest jedna tableteczka. No i później do samego snu nie ma nic. Ewentualnie jak jest czyszczenie magazynów, jak nawpierdzielam się rzeczy niedozwolonych, no to wtedy wskakuje nam pierwsza z listy tableteczek, której zaraz wam opowiem. Nie ma co biadolić, lecimy. A bardzo też ważną rzeczą będzie podkreślenie tego, że jestem posiadaczem wersji biegunkowej, a to na pewno ma bardzo duże znaczenie w tym, jak będę opowiadał o moich tableteczkach. Pierwszą tabletkę, jaką biorę po przebudzeniu, jest loperamid. Bez loperamidu w wersji biegunkowej no na pewno jest ciężko. Tak, zażywam go cały czas. No ostatnio były przerwy nawet, ale to za chwilę. No tak myślę, że na pewno z 15 lat już, że tak powiem, regularnie nie rozstaję się z loperamidem, ale też wynika to z tego, że z czasem nauczyłem się go po prostu zażywać, żeby ten dzień jakoś mi tam no przeleciał i żebym mógł jakoś zarabiać na tego loperamida. Razem z loperamidem, a może wspomnę chociaż dla tych, którzy nie wiedzą, loperamid jest to taka super tabletka, coś typu jak reklamowany stoperan, czyli zatrzymuje nam biegunkę, a tak bardziej naukowo to ma za zadanie wytrącić z jelit wodę, która powoduje to, że nasza kupa jest rzadka. Razem z loperamidem wskakuje mi duspatalin. Duspatalin retard bodajże. Jest to 250 o powolnym uwalnianiu się, to chyba tak się ładnie nazywa, bo jest też duspatalin 125, ale jest on o szybkim uwalnianiu i po długich testach na sobie wiem, że nie pasuje mi ten, który szybko się uwalnia. Po prostu nie wiem, może za szybko się uwalnia, musiałbym go często brać, ale to też nie pomagało. Dlatego mam już to przetestowane, że rano z loperamidem po przebudzeniu się wlatuje duspatalin retard z loperamidem. No i tak wtedy
posiedzenie na kibelku tyle, ile trzeba. No i lecimy do pracy. I teraz taka bardzo przełomowa dla mnie, bardzo istotna tableteczka. A tutaj nie wiem, czy się dzisiaj rozgadywać, czy opowiem to w kolejnym odcinku. Myślę, że tak, bo to jest taki, no chyba bardzo będzie ciekawy i długi temat. A to dzięki jednej z członkini grupy wsparcia na Facebooku udało mi się wgłębić ten temat. No i jak się potem okazało, bardzo drogi temat, jeśli chodzi o te tabletki. Zaryzykowałem, spróbowałem, kupiłem, ale przyznaję się bez bicia, nie zrobiłem badań na tolerancję. Ale jak się okazuje, w tym momencie po 20 latach mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że mam postęp o 180 stopni w pozytywnym tego znaczeniu. O, przedłużam. Chodzi o nietolerancję histaminy, a tą tabletką jest enzym, który ją trawi. Nazywa się on DAO. Po zapoznaniu się z tym, co to jest nietolerancja histaminy, po sprawdzeniu objawów, to czego nie można, co można jeść, postanowiłem właśnie zaopatrzyć się w te tableteczki i jak się okazuje, no nie mogę powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę, ale taką ósemkę, bo jakby to najprościej powiedzieć, ze średnich 8, no nie przesadzajmy, no 7 do 10 razy podejść na kibelek dziennie, zmniejszyło się to tak do między 1 a 3, więc na pewno ci, co to teraz oglądają i są w wersji biegunkowej, to myślę, że bardzo dobrze rozumieją, dlatego to jest dla mnie taki przełom. No i wracając szybko do dawkowania, tableteczka wpada tak mniej więcej, wychodzi koło godziny czasu od wzięcia loperamidu i dospatalinu, wlatuje ten enzym i później po pracy w okolicy, tak no wychodzi 17, to też już z doświadczenia wiem, wlatuje kolejna tableteczka, zanim przygotuję sobie jakieś jedzenie. I tak wygląda na chwilę obecną moje dawkowanie, przyjmowanie leków na nieszczęsne jelitkowo. To są takie leki typowo właśnie na IBS-a. Dochodzi jeszcze czwarta rzecz, nie jest to tabletka. Została mi ostatnio polecona. Oczywiście nie omieszkałem sprawdzić jej. Sprawdziłem. Jest to żel. Może się już spotkaliście, no ja przez tyle lat jakoś o tym nie słyszałem, nikt mi o tym nie mówił. Jest to Enteros Gel, Enteros Żel, który ma za zadanie oczyszczenie nasze jelita z różnych jakichś tam bakterii, pasożytów, syfów, toksyn i takich tam różnych rzeczy. I powiem wam, że naprawdę warto było. Trochę jest to rygorystyczne, bo mniej więcej do 2 godzin przed spożyciem i do 2 godzin po spożyciu tego żelu nie możemy jeść. Dla mnie to trochę trudne, ale jakoś tam sobie tak to ustawiłem, że jadłem to 2 razy po pracy. Przed pracą oczywiście bałem się testować takie rzeczy. No i powiem wam, że no to jest kolejny mój taki jakby krok naprzód, który pomógł mi w pewnym sensie, bo na razie spróbowałem sobie przez tydzień. Zrobię sobie przerwę, jakiś tam jest chyba napisane, że można co jakiś czas sobie to powtarzać. Zdrowi też mogą sobie takie coś zapodać. No dla mnie to jest połączenie tego właśnie żelu z tym enzymem, który trawi histaminę. Jest to wielki przełom. Tak jak wcześniej wam wspominałem, w loperamidzie były przerwy.
i jedną z tych przerw chyba na, no tak myślę, że jest 3 tygodnie od wszystkich tabletek, same tabletki tylko na tą histaminę, trawienie. No i te 3 tygodnie naprawdę dały mi trochę odetchnąć od ciągłego brania tych koksów. No i co? O histaminie wam opowiem w kolejnym filmie, bo myślę, temat jest bardzo warty do poświęcenia mu całego odcinka, całego filmu, bo to, jak zmienia się moje ciało przez tyle lat, gdzie można powiedzieć, że ono praktycznie było takie same, nie zmieniało się za bardzo mimo uprawiania wszelakiego rodzaju sportu. No w moim przypadku jest to rower i trochę tam siłowni. Ja, żeby mieć jakieś takie efekty u zdrowego człowieka po 3 miesiącach, potrzebowałem kilku lat, więc sami rozumiecie, jeśli jesteście w podobnej sytuacji jak ja, co to oznacza, że widzimy, kiedy nasze ciało zmienia się z tygodnia na tydzień, a nie z roku na rok. Dużo tego nie ma. Kolejny odcinek chciałbym przeznaczyć na suplementy, bo same tabletki jako tabletki na IBS to jest jedno, a to, że my biegunkowcy nie możemy jako że nasze jelita bardzo szybko przepuszczają jedzonko i różne inne posiłki bardzo szybko przez siebie, więc nie nadąża ono z tym, żeby wartości odżywcze, witaminy, minerały, pierwiastki i różne inne takie rzeczy po prostu przetransportować do organizmu, żeby organizm działał prawidłowo. Także będzie film o tym, jakie suplementy biorę i jakieś tam uzasadnienie do każdego z tego suplementu, po co, na co i dlaczego worą kolażyna to przyjmuję. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jeśli macie jakieś tam pytania, piszcie śmiało w komentarzach. Jestem otwarty. Będę oczywiście dzielił się, jak już wspomniałem na początku, swoim doświadczeniem, bo nie jestem lekarzem. Także nie bierzcie do serca tego, że jak na mnie działa, to na was działa, bo choroba, jaką jest IBS, jak już raczej powinniście wiedzieć, jest to błąd komunikacji między głową a jelitami. A jeśli głowa nie działa, to niestety nie naprawimy sobie jelitek. Dlatego powiedzmy, piątą tabletką, piątym lekarstwem jest to, że mamy oczyszczać swoją głowę, żeby te jelita były silniejsze, mocniejsze i żeby dały nam wyjść, dały wam wyjść z domu, robić to, co lubicie. A tak jak widzicie, no ja poukładałem sobie jakoś to w głowie i mimo problemów cisnę, kręcę i po prostu cieszę się z tego, cieszę się z każdej chwili. Dopamina robi naprawdę dużą robotę, jeśli chodzi o zespół jelita drażliwego. Także trzymajcie się. Hej!